Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie ma na celu zaprezentować inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego, z jakimi chcemy wyjść do społeczeństwa. Te inicjatywy są bardzo cenne i potrzebne. Jedną z nich, o której będziemy mówić i myślę szerzej tutaj o niej powie właśnie pan poseł, jest inicjatywa Uczciwa Polska, która niedawno została zaprezentowana przez prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza i ta inicjatywa zyskuje coraz szersze poparcie. Jestem dzisiaj z wizytą na terenie powiatu turkowskiego. W konkretnym celu prezentujemy program ustawy Uczciwa Polska, Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Trzy zasadnicze kwestie w ramach tego programu i tej ustawy. To jest dziedziczenie emerytury, to jest kwestia programu Własny Kąt z myślą o młodych ludziach, którzy dzisiaj nie mają dostępu wobec wysokich rat kredytów, trudności w uzyskaniu zdolności kredytowej. No i kwestia też pochylenia się nad tymi, którzy aktywnie uczestniczą na rynku pracy, pracują w dwóch, trzech miejscach, aby te umowy, te miejsca pracy poza podstawowym miejscem zatrudnienia były zwolnione z podatku, z wszelkich danin publicznych. To są takie trzy filary tego programu dzisiaj. Dlaczego Uczciwa Polska? Ponieważ trzeba między Polakami dzisiaj więcej uczciwości. Trzeba więcej uczciwości w relacji państwo a obywatele, stąd ta propozycja. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu. Można składać podpisy pod tym projektem obywatelskim. Nasze struktury terenowe Polskiego Stronnictwa Ludowego są otwarte. Można docierać z tymi podpisami, można się kontaktować, tak żeby ten podpis swój złożyć. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Projekt, który pozwolę sobie za chwilę zaprezentować, który nazwaliśmy Uczciwa Polska, on tak naprawdę został napisany na takich spotkaniach jak to dzisiejsze nasze. Ten projekt napisali ludzie, wskazując na poważne niedomagania w tych trzech konkretnych obszarach społecznych. I my to ubraliśmy formę projektu ustawy. Dlaczego ustawy obywatelskiej? Ponieważ wszystkie inne pani marszałek zamraża. Składaliśmy ustawę dotyczącą dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Do zamrażarki trafił w sprawie uwolnienia inwestycji w energię wiatrową. Do zamrażarki sejmowej. Jest to zamrożone. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że te wszystkie projekty, które ścieżką poselską złożyliśmy, a więc jako klub parlamentarny, one po prostu już do końca kadencji z tej zamrażarki nie zostaną wyjęte. Więc próbujemy, ponieważ te wszystkie obszary, które zarysował prezes Sęko, są bardzo ważne. Dla nas uważamy niecierpiące zwłoki. Chcemy co najmniej 100 tysięcy podpisów pod tym projektem zebrać. Projekt obywatelski musi być przez panią marszałek przeprocedowany. Nie można go schować w sejmowej zamrażarce. Po prostu się nie da tu w żaden sposób kuglować tym projektem, bo uważamy, że to jest projekt wychodzący naprzeciw bardzo ważnym niedomaganiom w życiu społecznym dzisiaj w Polsce. Ja pozwolę sobie kontynuować to, co kolega prezes przed chwilą wskazał i nieco rozwinąć po kolei te trzy filary tego projektu. Ktoś powie, dlaczego Uczciwa Polska, bo to jeszcze też jest podczas wielu spotkań też przedmiotem rozmów. Uważamy, że dzisiaj w Polsce między Polakami potrzeba takiego uczciwego, szczerego,
spojrzenia na wiele spraw. Tej uczciwości potrzeba w życiu społecznym więcej, stąd ta nazwa. Ja może zacznę od końca. Dlaczego dziedziczenie emerytury? Dlaczego spojrzenie w stronę właśnie emerytów? To nie są analizy polityczne, o których teraz powiem, tylko dane Głównego Urzędu Statystycznego. One wskazują, że blisko 2 miliony Polaków dzisiaj dotyka skrajna bieda w Polsce. Czyli taka naprawdę już poziom życia poniżej tego minimum. A większość spośród tych blisko 2 milionów to są właśnie emeryci. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy któryś z małżonków umiera. W wielu wypadkach ta dysproporcja między emeryturami mężczyzny a kobiety jest bardzo duża. Odchodzi mężczyzna, który miał tą większą emeryturę, tą, która była podstawą bytu. No dla tej pani w większości wypadków po prostu się zaczynają wielkie tarapaty, pół biedy jeszcze, jeśli są dzieci, mogą w jakiś sposób pomóc, ale w wielu wypadkach niestety tych dzieci brakuje, no i zaczynają się nieszczęścia, zaczyna się to przysłowiowe wybieranie, tak, czy leki, czy rachunek za prąd, czy jedzenie, czy jakieś podstawowe rachunki. Chcielibyśmy zrobić coś właśnie z myślą o tych ludziach, o tych sytuacjach. Stąd postulat właśnie, aby wprowadzić taki obligatoryjny mechanizm dziedziczenia emerytury. Jakby to miało wyglądać? Otóż przekładając to na konkretne realia, wraz z momentem odejścia któregoś z małżonków zyskuje ten, który pozostaje, prawo do zachowania tej większej w całości emerytury i połowy tej niższej. Taki mechanizm proponujemy. Krytycy mówią, skąd wy na to weźmiecie pieniądze, przecież nie ma pieniędzy. My jasno wskazujemy dzisiaj proceder, o którym rządzący nie do końca chcą się przyznać. Otóż corocznie, szanowni państwo, grube miliardy ZUS wraca do budżetu państwa z tytułu niewypłaconych rent. Krótko mówiąc, bardzo mało rent się dzisiaj wypłaca. Tam jest potężny zasób środków, które z powodzeniem mogłyby na to rozwiązanie być przeznaczone. W żaden sposób dzisiaj nie powodując konieczności, żeby komuś zabierać te pieniądze z innych obszarów wrażliwych społecznie. Spokojnie można pokryć to. Natomiast korzyść płynąca z tego, tak jak powiedziałem, jest niezwykle istotna dla wielu, 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 można powiedzieć, milionów, dla blisko 2 milionów chociażby tych emerytów, których ten problem ubóstwa dotknął. Kolejny element projektu obywatelskiego ustawy Uczciwa Polska to własny kont. I tu znowu to jest problem, który powszechnie podczas spotkań w ubiegłym roku po pandemii wyniknął. Wielu osób, które na takie spotkania jak dzisiaj przychodziło w okolicznościach, kiedy stopy procentowe szaleją, kiedy zdolności kredytowe topnieją dla wielu młodych ludzi, mówią, że nas nigdy właściwie może nie być stać na założenie rodziny, na zapewnienie sobie takiego podstawowego lokum, podstawowych warunków do życia. Ale ja wrócę do tych danych, bo nie wiem, czy państwo jesteście świadomi. Połowa młodych ludzi w wieku 25 do 35 lat, połowa ciągle mieszka z rodzicami. Dzisiaj w mediach
kilku dni, ale ja dzisiaj w dwóch różnych stacjach radiowych jadąc do Państwa słyszałem alarmujące dane demograficzne. Otóż jesteśmy w największej od II wojny światowej zapaści demograficznej. Znaczy my idziemy według tych wskaźników za kilka lat na populację wielkości 30 milionów. Gdzie dobrze wiemy jeszcze kilka ładnych lat temu zbliżaliśmy się do 40-milionowego kraju. Zobaczcie jaki dramat. Przyczyna jest między innymi właśnie w dostępie do własnego lokalu, do własnego mieszkania właśnie tych ludzi w wieku 25-35 lat. Te dane, które pokazałem, pokazują, że z tym jest dramat. I żaden program wsparcia socjalnego, żeby było jasność, ja popierałem, tak jak cały klub nasz poparł program 500+, ale to był program, który ekonomicznie, socjalnie podniósł nieco sytuację, natomiast każdy ekspert dzisiaj, nawet eksperci, którzy są blisko obecnie rządzącym, mówią, że ten program demograficznie nic za nic nie zmienił. Bo sedno problemu tkwi właśnie w dostępie do mieszkania. Stworzyliśmy w związku z tym propozycję bardzo racjonalną, mianowicie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Z jednej strony dostęp do nisko oprocentowanego na 1,5% stałego oprocentowania kredyt, który byłby tym narzędziem umożliwiającym dostęp do mieszkania. I z drugiej strony również gwarancja tego wkładu własnego. Ktoś tu również powie, o, nie stać Państwa, skąd na to pieniądze weźmiecie, że to populistyczne. My mówimy inaczej. Nie stać na dalsze trwanie takiej sytuacji, jak jest dzisiaj, że my mamy dramatyczne wyniki demograficzne. Na to nas nie stać. Bo dobrze wiemy, co w dalszej perspektywie ta niekorzystna demografia powoduje. No nie będzie miał kto za chwilę pracować na utrzymanie tych, którzy przestaną pracować. Bo idziemy w jakiś scenariusz, nawiązując tu do tej wysokości, o której prezes powiedział przed chwilą, nawiązując do tej prognozowanej wysokości emerytur, no to z tego wynika. Jak nie będzie miał kto pracować na odchodzących czy przechodzących na emeryturę, no to te dane będą takie. Niestety te wysokości świadczeń będą, więc jesteśmy na takim etapie przysłowiowego za 5-12. Ale uważamy przestrzeń i konieczność na to, żeby właśnie to rozwiązanie wdrożyć. Bo za chwilę będzie za późno, krótko mówiąc. I ostatni element, praca, która się opłaca. Wychodzimy z założenia, że państwo jak najbardziej musi być. Dzisiaj w XXI wieku cywilizowane państwo musi pamiętać o osobach, które sobie gorzej radzą, które są gorzej sytuowane, którym trzeba pomagać. Ale nie może zapominać o tych, którzy sobie radzą. To powstaje no takie wrażenie nierównego traktowania. A dobrze zarządzane państwo musi wspierać tym, którym gorzej, ale nie może kopać w przysłowiowe cztery litery tych, którzy sobie radzą. No muszą też mieć od tego państwa szansę na dobre warunki. I stąd uważamy dzisiaj, że trzeba zadbać o Polaków, którzy biorą biorą życie za rogi i radzą sobie na tym rynku pracy, jeśli trzeba, mając dwa miejsca pracy, niektórzy trzy. Są w ogóle grupy zawodowe, które już przyzwyczaiły się do takiego funkcjonowania. Mam na myśli nauczycieli, mam na myśli chociażby służbę zdrowia. Różne sytuacje wymusiły, ale to nie tylko, to jest dosyć sytuacja powszechna. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby osoba, której się chce więcej, miała też z tego powodu korzyści. Dlatego
proponujemy, że każde dodatkowe miejsce pracy i wypłata z kolejnego miejsca pracy poza tym podstawowym powinna być zwolniona z wszelkich danin publicznych. Mam tu na myśli zarówno podatki, jak i składki zdrowotne. To się pozytywnie powinno wiązać właśnie z takimi korzyściami. To są też postulaty, które bardzo często, słuszne postulaty, które się w rozmowach z Polakami przewijają. Wychodzimy z tym projektem. Jesteśmy na etapie rejestrowania komitetu. Myślę, że to w ciągu kilku kolejnych dni się stanie. Zbieramy tych podpisów, już całkiem sporo mamy, ale też dzisiaj, kłaniając się z wdzięcznością mediom regionalnym, lokalnym, też jasno mówimy o tym, że zapraszamy każdego chętnego poprzeć ten, swoim podpisem poprzeć ten projekt, że nasze struktury w naszych biurach będzie taka możliwość przez najbliższe tygodnie, aby te podpisy, identyfikując się z treścią projektu, móc składać. Nad tym będziemy pracować. Uważamy, że lepiej w tej kampanii czy prekampanii przed zbliżającymi się wyborami stawiać na konkretne sprawy, na konkretne rozwiązania, na pomoc ludziom, niż się okładać, tracić energię na to, żeby się naparzać za wszelką cenę i tylko dlatego, żeby wzniecać już i tak duże emocje społeczne. Będziemy się koncentrowali na konkretnych sprawach. Czy to oznacza, że zostawiamy wszelkie inne nasze postulaty? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Postulat dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, tych mikro, małych, jest dalej aktualny. Nie zarzucimy go, mając nadzieję na udział w przyszłym rządzie. Będzie to jeden z postulatów, który na pewno pozostanie kluczowym naszym postulatem i mając możliwość wdrożenia, będziemy starali się zadbać o tych, którzy są solą i wielkopolskiej, ale i też polskiej ziemi, a więc mikro, małych przedsiębiorców. To oni wypracowują dochód, który pozwala potem redystrybuować środki z budżetu państwa. To oni są dzisiaj filarem wzrostu gospodarczego, nie rząd, nie politycy, tylko właśnie przedsiębiorcy, i o tych przedsiębiorcach trzeba pamiętać. Właśnie ten ZUS, który powoduje w trudnych, zwłaszcza czasach, bo wiemy, że prowadzenie przedsiębiorstwa to są różnego typu okoliczności, sytuacje, które powodują, że jest trudno. My wolelibyśmy lepiej ratować w takim przedsiębiorstwie miejsca pracy i byt tego przedsiębiorstwa, niż powodować zadłużenie z tytułu niepłaconego ZUS-u. Dalej nie zarzucamy postulatu emerytury bez podatku. Dzisiaj owszem, coś zbliżonego zostało wdrożone, ale ciągle nie wszyscy emeryci mają możliwość odbierania emerytury bez podatku. Czemuż jest winny emeryt, który odłożył na wyższą emeryturę, żeby teraz był tym emerytem gorszego sortu, który jednak płaci podatek? Uważamy, że to powinno być rozwiązanie, które służy wszystkim. Absolutnie nie zarzucamy naszych postulatów dotyczących, będziemy o tym dzisiaj jeszcze mówić, rozwoju odnawialnych źródeł energii. Byliśmy pierwsi, jeszcze nim reszta nie zrozumiała o tym, że to jest najtańsza, najlepsza energia wytwarzana bez ryzyka tu na miejscu w rozproszonym systemie, który nie jest łatwo w żaden sposób zachwiać. Dalej będziemy stwarzać rozwiązania, które mają temu sprzyjać. Co trzeba zrobić, żeby OZE mogły się rozwijać? Ano trzeba wrócić do systematycznego przystosowywania systemu energetycznego w Polsce do włączania chociażby prądu z OZE. Zarzucono przez ostatnie 7, prawie 8 lat jakiekolwiek inwestycje w sieci przesyłowe. Nie ma żadnych inwestycji w system, aby
móc efektywnie odbierać tą energię. Ja mam przykład, mieszkam w Obornikach Wielkopolskich, nie jest to żadną tajemnicą. Na obrzeżach Obornik jest wieś, przy jednej ulicy powstało kilkadziesiąt domów w ostatnich kilka lat. 90% z tych domów zainstalowało panele. Efekt jest tego taka sytuacja, że latem o godzinie 11 system rozłączał wszystkie te mikro systemy od wytwarzania prądu, bo po prostu ten prąd sieć nie była w stanie odebrać. Rozgoryczenie tych ludzi nie zna granic, postawili na ekologiczne, na nowoczesne rozwiązanie, efekt tego przez zaniechania władzy publicznej, bo to nie jest nikogo innego wina. Oni zrobili tak jak trzeba, porządnie zrobili systemy. Dzisiaj natomiast niestety wygląda to wszystko, nie nadąża. Decyzje, jeśli chodzi o modernizację sieci, nie nadążają za kierunkami, które podejmują ludzie. Co jeszcze, jeśli chodzi o te uruchomienie na nowo rozwoju OZE? No, leży już miesiącami nasza ustawa, która ma zlikwidować tak zwane ograniczenia odległościowe przy stawianiu nowych wiatraków. No widzicie, co się dzieje. Ochoczo pani marszałek tą ustawę mrozi. Większość dzisiaj, koalicja się nie może sama ze sobą dogadać. Takie demony rozpuszczono, jeśli chodzi o skutki, przepraszam, negatywne wiatraków, że dzisiaj nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. I tracimy czas, przez to niepotrzebnie skutki tego ponoszą wszyscy, bo już, że tak powiem, się nie da bronić tezy, że to jest zły prąd, że to jest drogi prąd. Wiele krajów pokazuje, że jest to energia mimo wszystko bardzo, bardzo tania. Dalej niezmiennie nasze postulaty, jeśli chodzi o wsparcie solidnych, dobrych gospodarzy na wsi, dobrych gospodarstw. Mamy parę dobrych pomysłów, które się nie mogą za czasu tej władzy doczekać na realizację. Chociażby od wielu lat postulowany Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Tego dzisiaj nie ma. Nie będzie rozwoju i stabilności sytuacji w gospodarstwach rolnych, jeśli nie będzie gwarancji właśnie stabilizowania dochodów. Mówimy tu o paru okolicznościach, które ten fundusz by, skutki których by ten fundusz łagodził. Przede wszystkim klęski żywiołowe, to jest dzisiaj zmora, ale też choroby, to się też pojawia, no i dekoniunktura na rynkach, to by też by obejmowało jak najbardziej. Jeśli chodzi o rolnictwo, uważamy, że też stworzenie warunków do tego, aby kwestie skutków suszy niwelować, powinny być też z większą rozwagą i uwagą traktowane przez władze publiczne. To jest bardzo, bardzo oczywiste, więc są te nasze postulaty. Będziemy z nimi oczywiście niezmiennie dalej się prezentować. Natomiast dzisiaj głównie zwracamy uwagę na ten projekt, który miejmy nadzieję jak najszybciej zyska poparcie nie tylko 100 tysięcy, ale myślę 200 albo 300 tysięcy Polaków i jak najszybciej w miesiącu czy na przełomie najpóźniej kwietnia i maja, bo 3 miesiące zyskujemy na to, aby pozbierać podpisy. Uda się to